أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Drodzy muzułmanie, tematem dzisiejszej chutby są trzy pierwsze dogmaty imanu wiary. Wiara w Najwyższego Boga. Pierwszym filarem wiary jest wiara w Najwyższego Boga, która oznacza, że uznajemy istnienie Najwyższego Boga, do którego przynależą wszystkie doskonałe syfaty, czyli właściwości, atrybuty. Innymi słowy, uznajemy, że Bóg posiada wszelkie najlepsze cechy, nie ma jakichkolwiek niedostatków i jest jak najdalej od nich. Syfaty Najwyższego Boga podzielone są na dwie grupy. Syfaty zatia, atrybuty istoty, bytu i syfaty subutia, atrybuty działania. Syfaty zatia są sześć. Wujud, qidam, baqa, wahdaniya, mukhalafatun lil hawadith, qiyam bi nafsi. Wujud, istnienie. Bóg istnieje. Qidam, istnienie, bez początku. Wieczny Bóg nie ma początku. Baqa, nieskończoność. Istnienie Boga jest wieczne. Wahdaniya, jedyność. Bóg jest jedyny zarówno w swojej istocie, jak i w swoich syfatach i nie ma współtowarzyszy. Mukhalafatun lil hawadith, odmienność od każdego stworzenia. Bóg jedynie jest podobny, nie jest podobny do nikogo ani do niczego. I nie ma nikogo ani niczego, co byłoby podobne do niego. Qiyam bi nafsi, samoistność. Bóg nie potrzebuje nikogo ani niczego i od nikogo i ani niczego nie jest zależny. Syfaty subutia są osiem. Hayat, ilm, sam' basar, irada, kudrat, kalam, takwin. Hayat, wieczny żywy, Bóg jest żywy i daje życie. Ilm, wiedza. Bogu wiadome jest wszystko, co było i będzie skryte i jawne, nawet to, co kryją się w ludzkich sercach. Sam' wszystko słyszący, Bóg słyszy wszystko. Basyr, wszystko widzący, Bóg widzi wszystko, przed Nim nie ukryje się nawet czarna mrówka idąca ciemną nocą po czarnym kamieniu, ani ogłos Jego jej kroków. I rada, posiadający absolutną wolę, wola Boga jest wszechogarnicząca, wszystko co zechce prowadza w życie tak, jak tego zapragnie. Wszystko dzieje się zgodnie z Jego wolą. Kudrat, wszechmogący. Bóg jest wszechmogący. Wszystko jest dla Niego możliwe. Kalam, władający mową. Najwyższy Bóg panuje nad mową bez konieczności używania liter i dźwięków. Takwin, stworzyciel. Bóg jest stwórcą. Stworzyciel wszystko z niczego. Drugi filar imanu jest wiara w aniołów. Drugim filarem imanu jest wiara w aniołów, którzy zostali stworzeni ze światła, nur. Są istotami, które w razie potrzeby mogą przybierać jakąkolwiek dowolną postać. Aniołowie nie mają płci i są bezgranicznie posłuszni Bogu. Nie piją, nie jedzą, nie znają zmęczenia. Wypełniają swoje obowiązki w niebie, na ziemi oraz przy tronie Boga, Al-Arsz. Ich liczbę zna tylko Bóg. Mamy czterech głównych aniołów. Cztery główne aniołowie. Pierwszy, Dżebrail, Gabriel, alejhissalam. Jego misja to przekazywanie prorokom, alejhissalam, objawień Najwyższego Boga. Jest pośrednikiem między Bogiem i Jego posłańcami. Drugi, Michał, alejhissalam. Odpowiada za niektóre zjawiska naturalne, jak na przykład wiatr, opady, deszcz i śnieg, a także za wzrost zbóż
oraz innych roślin. Trzeci Israfil, Rafael, alejhisselam, powierzono mu zadjęcie w surmę na znak nadejścia dnia sądu i wskrzeszenie w tym dniu martwych. Czwarty Azrael, alejhisselam, anioł śmierci. Jego obowiązkiem jest zabieranie dusz ludzi w momencie śmierci. Oprócz tego każdemu człowiekowi towarzyszy 384 aniołów, które wypełniają przeznaczone im obowiązki. Przykładowo Kiraman Katibin zapisują wszystkie działania człowieka, a Hafazat są aniołami opiekuńczymi. Trzeci filar wiary jest wiara w boskie księgi. Trzecim filarem imanu jest wiara w boskie księgi. Aby przekazać ludziom swoje prawa, przekazania i zakazy, Najwyższy Bóg wysłał poprzez posłanców, alejhimussalam, święte księgi. W sumie za pośrednictwem Dżebraila, alejhissalam, posłancom, alejhimussalam, przekazano 100 stuchów, zjałów, zwojów i 4 kutuby, księgi. Suchufy, zwoje. Ogółem zostało objawionych 100 zwojów. 10 Adamowy, alejhisselam, 50 Szisowy, alejhisselam, Set, 30 Idrisowy, Enoch, alejhisselam, 10 Ibrahimowy, Abraham, alejhisselam. Kutuby, księgi, zostały zesłane 4 księgi. Taura, Tora, Mojżeszowy, Psalmy, Dawidowy, Ewangelia, Jezusowi alejhimussalam i Koran prorokowy Muhammadowi sallallahu alejhi wasallam. Od chwili zesłania świętego Koranu trzy wcześniejsze księgi, podobnie jak i wszystkie pisma, utracili swoją moc. Święty Koran składa się ze 114 rozdziałów, podzielonych na 6666 świętych wersetów. Ajatów. Do dzisiejszego dnia w Koranie nie została zmieniona ani jedna litera. Wszystkie wydrukowane na świecie egzemplarze ostatniej świętej księgi są identyczne. Koran do dnia sądu znajduje się pod ochroną Boga i nie będzie poddany żadnym zmianom. Ala inna ahsana al-kalamu ablagha an-nizam. Kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.